Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Dzisiejszy briefing jest poświęcony przyjęciu przez Sejm Rzeczypospolitej uchwały, w której Sejm w rocznicę 95. powstania Związku Polaków w Niemczech honoruje te działania Związku, przypomina o dramatycznej historii Związku, przypomina różne fakty z historii jego funkcjonowania. To jest ten projekt uchwały. W tym projekcie uchwały nie tylko przypominamy dramatyczną przedwojenną historię Związku, nie tylko przypominamy ważne 5 prawd Polaka, które i dziś wydają się bardzo aktualne. Przypomnę je. Pierwsze, jesteśmy Polakami. Drugie, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Trzecie, Polak Polakowi bratem. Czwarte, co dzień Polak narodowi służy. Piąte, Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. Te 5 praw Polaka przyjętych na kongresie w Berlinie w 1938 roku stało się taką kierunkową wytyczną dalszej działalności Związku. Ale można by powiedzieć, cóż jest nadzwyczajnego w uchwale okolicznościowej. Takich uchwał przecież w Sejmie przyjmowanych jest wiele. Chcę zwrócić Państwa uwagę na jeden bardzo istotny aspekt tej uchwały, aspekt polityczny. Sejm po raz pierwszy w swojej historii, w tej właśnie uchwale, popiera postulat przyznania prawa mniejszości narodowej Polakom mieszkającym w Niemczech, a tak naprawdę przywrócenia tego prawa, bowiem przed wojną Polacy mieszkający w Niemczech mogli liczyć właśnie na status mniejszości. To bardzo ważne wyzwanie. Do tej pory Sejm nie podejmował tego tematu. Dzisiaj jest ten historyczny dzień, kiedy Sejm te postulaty od lat wyrażane przez Związek Polaków w Niemczech wspiera i się z nimi identyfikuje. Jest ze mną na dzisiejszej konferencji pani Anna Wawrzyszko, wiceprezes Związku Polaków w Niemczech. Chciałbym w tej chwili oddać jej głos. Proszę Państwa, ja przede wszystkim chciałabym podziękować z tego miejsca. Reprezentuję organizację, która zachowała swoją ciągłość 95 lat. Dziękuję bardzo panu posłowi Welsenk, który podjął tą inicjatywę. Dziękuję bardzo pani poseł Małgorzacie Wypych, która reprezentuje w tej chwili Komisję do Spraw Łączności Polakami. Dziękuję wielu innym, że stworzono nam możliwość uczczenia tak ważnej sprawy z uwagi na ludzi, którzy tworzyli ten związek, którzy tworzyli tę historię, szczególnie na terenie Nadrenii Westfalii i Berlina. Dlatego, że my reprezentujemy tą ciągłość, która pozostała, która tak naprawdę istnieje już, tak jak podkreślam, 95 lat i nie można w tej chwili mówić o tym, że na terenie Niemiec nie ma przodków byłej mniejszości. My jesteśmy na to dowodem. Jest zachowany język ojczysty poprzez szkoły macierzy. Macierz w tym roku ma 50 lat, obchodzi. To jest organizacja, która należy do Związku Polaków w Niemczech. Proszę Państwa, po 72 latach od zakończenia wojny pierwszy raz mamy możliwość współpracy, tak wspaniałej współpracy i pomocy pana ambasadora profesora Przyłębskiego, który z uwagi na fakt, że przebywał wielokrotnie na terenie Niemiec jako profesor, przez swoje kontakty, przez swoją pozycję umożliwia nam bardzo wiele i pomaga nam w tych kwestiach. Proszę Państwa, w tej chwili jesteśmy po kwerendzie, którą przeprowadziliśmy przez półtora roku, dotyczącą dokumentacji, dotyczącą członków Związku Polaków w Niemczech. Związek Polaków w Niemczech na pewno w najbliższym czasie, podkreślam to, zgodnie z tą uchwałą, będzie stawał na wokandę sprawę odszkodowania za majątek, który został nam zagrabiony. Ten majątek nie został nigdy zwrócony. Było 16 lat ugody z sądami niemieckimi. Będziemy domagali się uczczenia członków Związku Polaków w Niemczech, którzy ginęli w obozach koncentracyjnych i gdzie sądy niemieckie oddalały roszczenia z uwagi na fakt, podkreślam, to są zapisy sądów niemieckich, że nasi członkowie byli dlatego nie dostali żadnych odszkodowań, ponieważ działali wbrew obowiązującemu systemowi. Mówimy o latach III Rzeszy. Będziemy do tego wracać. Będą pokazywane wszystkie dokumenty i mam nadzieję, że będziemy mieli dalej wsparcie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście, gdyby nie to wsparcie pana ambasadora Przyłębskiego, też przyjęcie tej uchwały przez Sejm nie byłoby możliwe, bo pan ambasador na co dzień walczy na placówce w Berlinie o prawa Polaków, o równe prawa,
takie jak mają Niemcy w Polsce oczekujemy i to jest proces ciągłej walki, aby mieli Polacy zamieszkały w Niemczech. Teraz oddam głos pani poseł Małgorzacie Wypych, członkowi Komisji do Spraw Łączności Polaków za Granicą. Szanowni Państwo, Komisja Łączności z Polakami poza Granicami już kilkakrotnie zajmowała się właśnie kwestią praw Polaków mieszkających w Niemczech, Związku Polaków w Niemczech, szczególnie pod kątem nauki języka polskiego. Język polski jest tak naprawdę podstawą tego, ażeby zachowała się tożsamość. W momencie, kiedy jest w przedszkolach, tak naprawdę dzieci również uczą się historii polskiej, uczą się geografii i absolutnie nie stoi to w sprzeczności temu, że mieszkają tam w Niemczech. Chcemy również to wytłumaczyć naszym partnerom niemieckim. Toczą się rozmowy okrągłego stołu, właśnie mające na celu pokazanie, w jaki sposób są realizowane postanowienia traktatu, jak również pokazanie tego, że my ze strony Polski wypełniamy wszystkie postanowienia związane z opieką nad mniejszością niemiecką. Chcemy, ażeby to samo było tutaj w Polsce. Ja się bardzo cieszę, że właśnie parlament pokazał światu, że po pierwsze istnieje też taki jak Związek Polaków w Niemczech, że są spadkobiercami Związku Polaków w Niemczech z 1922 roku, ale co najważniejsze, że głośno się powiedziało również o tym, że dokumenty, jak również prawo, które nadal tam obowiązuje, jest prawem III Rzeszy, co tak naprawdę w obecnym stanie wydaje się pewnym kuriozum, ale niestety nie. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca za obecność tutaj i jakby było uwiarygodnienie tego i powiedzenie, że rzeczywiście Państwo jako Polacy mieszkający w Niemczech są tak naprawdę również naszym dowodem narodowym.